Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Ad vocem radny Kowalski, proszę przyjść. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o park miejski, to nie tyle wałęsające się psy, tylko osoby, które mają swoje pupile pod opieką, puszczają je luzem, żeby one się wybiegały. I tu jest problem tego, że to nie są psy niczyje, tylko właściciel jest często obok tego psa i trzeba by może częstszych patroli Straży Miejskiej, która by mogła w odpowiedni sposób zareagować, bo właściciel jest często 10 metrów obok, a ten pies biegnie, rzuca się na dziecko. Właściciel mówi, nie bój się, nie bój, no ale dziecko płacze, biegać musi się zatrzymać i chyba nie o to chodzi, żeby no, człowiek tutaj ustępował, tylko żeby ten właściciel tego psa brał odpowiedzialność za niego. I tu chodzi o to, że te częstsze patrole Straży Miejskiej mogą rzeczywiście doprowadzić do tego, że w tym parku będzie bardzo bezpiecznie, a jest to miejsce coraz piękniejsze i więcej osób. Ja bardzo dziękuję, ale jeszcze rozszerzę tę pańską wypowiedź, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Wiele osób biega i jeździ na rowerze w kierunku Wielbarku, będąc również na naszym terenie, na naszego miasta. I tam również, ja też spotykałem po drodze, że często mieszkańcy spuszczają psa ze smyczy, ten pies biega i jak zauważy kogoś, to po prostu może nie atakuje, ale kieruje się w stronę biegnącego, czyli jeżdżącego na rowerze, to może spowodować naprawdę wiele komplikacji. W związku z tym nie wiem, czy w regulaminie, prawda, tego rodzaju po prostu informacje powinniśmy zawrzeć. Właściciel psa powinien zareagować, przywołując psa po każdorazowym po prostu zauważeniu obecności innych osób. Prawda? Zresztą tak pani radna Zdanowicz mówi, prawda, że pies powinien mieć mimo wszystko w kagańcu. Tak, radny Siekierski. Proszę uprzejmie, tak króciutko, panie burmistrzu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, odpowiedź, którą pan burmistrz udzielił, jest odpowiedzią niewystarczającą i mimo udzielonej odpowiedzi proszę o odpowiedź na piśmie, szczególnie dotycząca drugiego mojego pytania. Dlaczego, nieważne kto jest właścicielem posesji, dlaczego nie potrafimy wyegzekwować od kilku lat w zasadzie, to nie jest problem nowy. Śmieci, których pan burmistrz tam niby nie zauważa, bo one częściowo zutylizowały się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, kończę punkt 8. Przechodzę do punktu 9. Informacje w sprawie protokołu 6. sesji Rady Miasta, więc informuję panie i panowie radni, że żaden wniosek nie wpłynął, w związku z tym ten protokół zostanie przeze mnie podpisany. Panie i panowie radni, przechodzimy do punktu 10. Komunikaty i wolne wnioski. I przede wszystkim chciałbym wszystkim radnym przypomnieć, że do końca tego miesiąca musicie państwo złożyć na moje ręce oświadczenia majątkowe. Poza tym chciałbym was poinformować, że prezydium Rady uznało, że wracamy do rozgrywek, czyli turnieju dzielnic w piłce nożnej na otwartym powierzchni. Planujemy ten turniej rozpocząć i zakończyć jednego dnia gdzieś w miesiącu września, koniec miesiąca września, może początek października. Także informuję Radę już, aby przygotowywali drużyny z dzielnic, mieszkańców naszych dzielnic. Także można zgłaszać dwie, a nawet trzy drużyny. Jako przewodniczący, jako prezydium informujemy nagrody, także poprosimy pana burmistrza, żeby wsparł również po prostu ten turniej, także serdecznie zapraszam. Chciałbym również nawiązać dzisiaj do wypowiedzi pana Pawła Dziwosza, który informował już, że nasi radni, młodzieżowie Rady Miasta przyniesie nam wyzwania. Także pozwolę sobie odczytać. Wzywamy radnych miasta Malborka na pojedynek młodzieżową Radą Miasta w piłkę nożną. Mecz odbędzie się 9 maja 2015 roku, jest to sobota, tuż po rozgrywkach podwórkowych, których organizatorem jest właśnie Młodzieżowa Rada Miasta. Cała impreza rozpocznie się o godzinie 9:00. Gwarantujemy miłą atmosferę, świetną zabawę i wiele śmiechu. Czy przyjmiecie od nas wyzwanie? Czy jesteście gotowi na zmierzenie się z nami? Będzie nam niezwykle miło, jeśli przyjdziecie. Panie i panowie radni,
podejmujemy wyzwanie, idziemy na mecz, będziemy grali. Bardzo dziękuję. W takim wypadku do zobaczenia 9 maja. 9 maja. Panie i panowie radni, w formie komunikatu wniosku pan radny Orzeński chciał zabrać głos, więc oddaję mu. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jeśli chodzi o te rozgrywki, piłkę nożną, to już kiedyś było, to było dosyć fajnie, tylko kiedyś było inne okręgi wyborcze, teraz są jednomandatowe, trzeba by zrobić takie, się pokusić i jakieś te dzielnice podzielić w taki normalny sposób, żeby to nie kolidowało po prostu tam z tym radnym, z tamtym radnym i tak dalej. Zrobić jakieś takie, to nie musi być akurat tak jak było kiedyś, tak jakoś to miasto żeby było z tych 4 czy 5 dzielnic i żeby po prostu to miało ręce i nogi, żeby nie było takie poplątane z pomieszanym. Dziękuję. Panie radny, bardzo dziękuję za tą uwagę. Ja wiem, że Rada Orzeńska uczestniczył, zresztą wspólnie uczestniczył w tego rodzaju imprezach w poprzednich radach. Obiecuję po prostu, że zostanie przygotowane przez nas oczywiście regulamin, który będzie określał zakres, które okręgi wyborcze będą brane pod uwagę. Także przygotuję spotkanie z radnymi i każdy z radnych po prostu wybierze ze swojego jak gdyby grupy szefa, który będzie odpowiadał za całość, za przygotowanie tych drużyn, zgłoszenie, bo to jest tak naprawdę wielka sprawa, to trzeba przygotować drużyny, wyposażyć się ewentualnie w koszulki, prawda, sprzęt sportowy, przeprowadzić parę treningów. Także to jest wyzwanie szczególnie dla tych osób, którzy są pierwszy raz w Radzie, także mam nadzieję, że podołamy. Pan radny Cibosz i przepraszam, pani radna, proszę uprzejmie Terenia Stanowicz i pan Paweł Cibosz. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, dzisiaj w czasie jednych z wystąpień radny Cibosz bardzo pozytywnie wypowiadał się o działalności młodzieżowej Rady Miasta. Chcę powiedzieć, że my jako radni też otrzymujemy zaproszenia na posiedzenia plenarne Rady Miasta. Wtedy, kiedy czas nam pozwala, uczestniczymy w tych posiedzeniach. Ale chciałabym, panie przewodniczący, postawić wniosek. Myślę, że nie ma wyznaczonej takiej osoby z naszej Rady Miasta, takiego opiekuna, tak jak w ubiegłej kadencji była radna Florczyk. I chciałabym zaproponować tutaj właśnie kolegę radnego Pawła Cibosza. Ja rozumiem, że taki wniosek pada. Od dwóch tak naprawdę kadencji opiekuna młodzieżowej rady jest przewodniczący dorosłej rady, jak i również pani naczelnik Ewa Adam. Uznaliśmy z tego tytułu, analizowaliśmy w prezydium, że po prostu kontakt, prawda, z młodzieżą musi być codziennie. Każdy z radnych, który będzie opiekunem, nie będzie miał tyle czasu, prawda? Ja nie chciałbym, bo bardzo chętnie widzę pana Pawła Dziwosza, który aktywnie włączy się, prawda, w to uczestnictwo i pomoc radnym, ale proszę was, nie wybierajmy opiekuna. Będzie to po prostu trudne. Chciałbym przypomnieć pani Tereniu, że dwie kadencje chyba wstecz, prawda, Młodzieżowa Rada zwróciła się do mnie z propozycją i z prośbą, aby opiekun Rady Miasta zrezygnował sam, ponieważ no niestety nie mieli z nim dobrego kontaktu, prawda? Dlatego też nauczeni tym doświadczeniem prezydium podjęło, prawda, myślę, że właściwą decyzję. Zapraszamy wszystkich radnych o pomoc dla młodzieży. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ja myślałam, że pan przewodniczący ma tyle obowiązków i oczywiście rozumiem panie z biura, które aktywnie, ale ponieważ w ubiegłej kadencji była taka osoba wyznaczona, aczkolwiek też no, chyba niewiele współpracowałam, nie miałam czasu z racji rodzinnych sytuacji, ale tutaj pomyślałam sobie właśnie, że Paweł radny jest taki bardzo aktywny, młody, niewiele starszy od tych radnych Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to moja propozycja, ale jeżeli pan przewodniczący uznaje, że wystarczy, to ja swój wniosek wycofuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich radnych po prostu do współpracy z Młodzieżową Radą, bo naprawdę warto. To młodzież jest siła, jest moc, są pomysły, a przede wszystkim nikt mi nie powie, że nasza młodzież jest zła. Nasza młodzież jest dobra, jeżeli po prostu ma wsparcie, jeżeli się odpowiednio kieruje, to na pewno po prostu okazuje się, po 99,9% młodzieży jest naprawdę bardzo fajna. Pan Dziwosz, proszę uprzejmie.
Pozwolę sobie zabrać głos owocem tej sprawy. Mianowicie, dziękuję bardzo za zaufanie, droga radno, ale znaczy jest mi miło. Ja na pewno się włączę w pomoc. Uważam, że biuro rady wspiera w sposób wystarczający i przewodniczący rady to widać. Widać, że wsparcie z państwa strony młodzieżowej rady jest. Myślę, że oni prędzej czy później docenią to i w jakiś sposób wykażą te podziękowania. Ja oczywiście służę pomocą, będę chciał wspierać, będę to robił nieformalnie, opiekunem oczywiście być nie muszę, ale dziękuję za zaufanie. To jest jedna rzecz, uważam, że wszyscy powinniśmy wesprzeć młodzieżową radę. Każdy radny powinien się przynajmniej raz pojawić na sesji Rady Miasta, zabrać głos, wesprzeć swoją obecnością. Ale jeżeli chodzi już o ten turniej, to też powinniśmy pomyśleć na pewno o jakichś koszulkach, jeżeli już mamy brać udział, żebyśmy wyglądali odpowiednio na tym turnieju. Pewnie przyjdą nasze lokalne media, więc uważam, że powinniśmy wyglądać dobrze, pomyśleć nad tym, kto na jakiej pozycji zagra i oczywiście tanio skóry nie sprzedać. Ale już tak do spraw takich już dotyczących naszej rady, to chciałem zapytać i poprosić o to, żeby przesłać nam dyżury radnych na nowy termin, żeby na skrzynkę mailową trafiły te dyżury, bo widziałem, że są one już zamieszczone. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz, miała być podjęta decyzja mianowicie nowej formy głosowania na sesji Rady Miasta. Rozmawialiśmy o tym, gdzieś padł pewien wniosek na ten temat, aby pojawił się ekran i inny sposób zliczania głosów. Więc pytanie i wniosek, co z tym dalej, czy coś się w tym temacie dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już odpowiem. Więc jeżeli chodzi o elektroniczne głosowanie, my z panem burmistrzem na ten temat rozmawiamy. Są pewnego rodzaju oferty. Analizujemy te oferty, bo decyzja będzie należała też tutaj do władz miasta, czyli pana burmistrza, następcy. Wybierzemy po prostu nie najtańszy, prawda, od razu mówię, bo po prostu są różne oferty, ale taki, który się sprawdza, prawda. Nie mówię, że najdroższy, ale rzeczywiście jest taka potrzeba i pan burmistrz obiecał, że w najbliższym czasie, być może już po wakacjach, ten system tutaj będzie. Odpowiadając jeszcze panu Pawłowi, chciałbym zwrócić uwagę, że pracownicy biura rady społecznie pracują na Młodzieżowej Rady, prawda? Tak samo jak każdy z nas. Dlatego też chciałbym podziękować przede wszystkim, korzystając z tej okazji, prawda? Właśnie pracownikom biura rady za ogromną pomoc i włożony trud. Często po prostu wiem, że ponad godzinami pracy przy panie pracują. Chciałem podkreślić, bardzo wielkie uznanie dla pani naczelnej. Panie i panowie radni, pani przewodnicząca Piątkowska, proszę. Panie radny Dziwosz, dyżury są ułożone na bieżąco. Dziwię się, bo w formie pisemnej państwo otrzymali dyżury. Nie. To ja bardzo proszę. Na stronie miasta są wywieszone. Jeżeli ktoś woli wersję papierową, otrzyma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem dzisiejszych obrad zamykam 7. sesję wszystkich tematów. Zamykam 7. sesję Rady Miasta Malborka. Dziękuję serdecznie i zapraszam w maju na przedstawienie następnego.